Cześć, chciałabym Was dzisiaj zaprosić na wycieczkę po moim mieście rodzinnym, jakim jest Bydgoszcz. Bydgoszcz jest to miasto położone na północy Polski, a potem zobaczymy sobie kaktusy i inne rośliny w ogrodzie botanicznym. Także Bydgoszcz jest to miasto jedno z największych w Polsce. Plasuje się na 8. miejscu pod względem liczby ludności, ponad 300 tysięcy osób. Tutaj jesteśmy na Starym Rynku, widzimy ratusz i pomnik walki męczeństwa ziemi bydgoskiej. Jak widzicie, dużo jest odnowionych kamienic i ogródków piwnych. To taka dzielnica restauracyjna. Zamówiłam sobie sernik z zamszem, bardzo dobry. Miasto jest położone nad rzeką Brdą, kanałem Bydgoskim, a również graniczy z Wisłą. Tutaj macie widok na Spikrze oraz na tak zwanego przechodzącego przez rzekę. Można popłynąć sobie tramwajem wodnym, są dwa szlaki. Ja wybrałam rejs w kierunku Śluz. I teraz przepływamy w okolicy Wyspy Młyńskiej Wenecji Bydgoskiej. Jest to teren zagospodarowany, gdzie jest i plaża miejska, wodospady porobione. Akurat trwał jarmark świętojański. A ten budynek w tle to są młyny Rotera. Właśnie są przybudowane, gdzie będą również i ośrodki gastronomiczne. W ogóle na samej wyspie są muzea do zwiedzenia, a tutaj przepływamy przez przystań. Jak widać, można sobie wynająć i rowery wodne, kajaki. I tutaj można przejść z tej Wyspy Młyńskiej tym mostem zakochany w kierunku opery, którą Wam później pokażę. Bydgoszcz jest otoczona w ogóle lasami. Jest i Puszcza Bydgoska od południa i od północy Bory Tucholskie. Wiele rzeczy można zobaczyć w Bydgoszczy. Jest zoo, również Myślęcinek, to jest taki park kultury i wypoczynku, gdzie jest i również i ogród botaniczny, którego tym razem nie zwiedziłam. Są teatry, muzea, zabytkowe kościoły, Filharmonia, a tu przepływamy obok Centrum Rekreacji Astoria. Zostało też to przebudowane, odnowiony ten ośrodek. Jest również i Stadion Zawisza i Łuczniczka, obiekt sportowy, gdzie pełno konkursów się, zawodów sportowych odbywa. A tutaj już widzimy operę nową. Zajęło to około 30 lat jej wybudowanie. Odbywają się oczywiście tam koncerty, opery, operetki. Duży jest to obiekt. Jednym z ciekawszych muzeów jest również Explosium, położony właśnie na terenie leśnym, gdzie można zwiedzić fabryki powojenne niemieckie. A tutaj już widzimy trzy gracje. Można sobie wypożyczyć również i rowery zwykłe, elektryczne, również i elektryczne skutery. A tutaj widzieliście przez chwilę ulicę Długą, gdzie również jest i Aleja Autografów zasłużonych dla miasta Bydgoszczy. Także jak macie okazję, to zapraszam do zwiedzenia Bydgoszczy. A teraz udajemy się do jednego z ogrodów botanicznych Bydgoszczy. Tutaj macie przed sobą pełną nazwę i przy okazji chciałam podziękować kierownikowi, panu Jarkowi, za oprowadzenie mnie i siostry. Tu widać pana kierownika z jedną z jego rzeźb. Dużo jest rzeźb rozrzuconych po całym ośrodku. I przed sobą mamy skalnik, jeszcze jest w trakcie budowy, więc widać trochę opuncji i rojników. Na terenie placówki znajdują się trzy szklarnie. Jedna z roślinami tropikalnymi, druga z śródziemnomorskimi. Jest też i oranżeria właśnie z kaktusami, sukulentami, do której przejdziemy za chwilę. Cały ośrodek to zajmuje ponad 5,5 hektarów
A pan Jarek bardzo ciekawie i z pasem powiadał. Tyle informacji, że aż nie wszystko udało się zapamiętać. Ale chciałam wam pokazać, że nie tylko kaktusy mają ciernie. Spójrzcie na to drzewo. Niesamowicie wyglądało. Zaraz wam pokażę jej pełną nazwę. A teraz znajdujemy się w oranżerii, gdzie jest ponad 300 gatunków kaktusów. Budynek ten jest udostępniany bydgoskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów. Były one przenoszone niedawno z innej szklarni, gdzie miały mniejszy dostęp do światła, więc tutaj się jeszcze aklimatyzują do nowych warunków i jeszcze jest no, dużo pracy, jak powiedziano, żeby to wszystko doprowadzić do porządku, że tak się wyrażę. Ciekawe rośliny. Astrofitum na podkładce. Pierwszy raz widzę. Zresztą tutaj zobaczcie, ile ich jest. Na dole w opisie znajdziecie dane informacyjne, jak można zarezerwować sobie właśnie wycieczkę po tym ogrodzie botanicznym, a także odnośnik do informacji turystycznej o samym mieście Bydgoszczy. Także zapraszam do Bydgoszczy, bo naprawdę teraz jak jest wszystko odnawiane, rewitalizowane, super wygląda. No, ciekawa kolekcja różnego rodzaju gatunki roślin. Widać, że niektóre to są już wiekowe. A tak przy okazji, to oprócz tego ogrodu botanicznego jest jeszcze właśnie jeden w Myślęcinku. Kolejny ogród botaniczny jest przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. I jest jeszcze jeden, który jest również przystosowany dla osób niewidomych. Więc to jest ciekawe. Na terenie tej placówki znajdują się również badawcze pola uprawne traw, tużyc. Oraz pokazał nam pan Jarek, dyrektor, pomieszczenie, w którym zbierane są, przechowywane są i sortowane nasiona, które są później wysyłane do Warszawy, czy następuje wymiana z innymi ośrodkami. Chociaż jest to no, w połowie zautomatyzowana praca, to jest jednak to żmudna i też dużo ręcznej pracy to wymaga. Teraz przechodzimy do dwóch szklarni. W jednej znajdują się rośliny tropikalne, w drugiej śródziemnomorskie. Jest w nich ponad 400 gatunków ogólnie roślin do zobaczenia. Nie pamiętam, o co chodziło z tym liśćmi. Naprawdę są ciekawe. Tutaj wydawałoby się, że to są kwiatki te różowe, a właśnie, że nie. To są różowe liście, a kwitną na biało. No, ciekawa roślina. Naprawdę natura zachwyca swoją różnorodnością, kształtami, kolorami. Więc warto umówić się na wycieczkę, tym bardziej, że jest wstęp bezpłatny. No, no, no.
jest roślin, które chciałbym mieć u siebie. Dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam się ta wycieczka podobała. Może Was coś zainspirowało, by stworzyć we własnym ogródku bądź we własnej szklarni. I zapraszam oczywiście do komentowania, co zawsze sprzyja rozwojowi kanału. I wiem, czy Wam się coś podoba, czy nie. Ale zapraszam również oczywiście do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami, oraz do zakładki społecznościowej, a także na mój Instagram. Drzewo ma ciekawy pokrój liścia, zobaczcie, tak jakby przekrojone na pół, niedokończony ten liść. Tutaj macie nazwę. Natomiast to taką korę, jakby łuszczyła się prawie, też niesamowicie to wygląda. No, przepiękne miejsce na spacer. Także zapraszam i tam do ogrodu botanicznego. Zrobiona również jest i ścieżka sensoryczna. Jest też stawik z wodnymi liliami. No, my chyba tam spędziłyśmy co najmniej 2 godziny, jak nie dłużej. Dziękuję, że spędziliście ze mną prawie 15 minut. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca, bo mi się wydaje, że warto zobaczyć te przepiękne okazy roślinne. I do zobaczenia do następnego razu. Pozdrawiam, cześć, pa!